Witajcie serdecznie, dzisiaj zagramy w grę Kontrast. Może ktoś kojarzy, ja pierwszy raz się spotykam z tą grą. A gramy, bo tak troszkę mnie zachęcił, żeby nie powiedzieć, że zmusił, widz Battercard. Nie wiem, czy mu jeszcze dziękujemy. Nie wiem, czy mu jeszcze dziękuję. Na razie odpalam. Podobno jest to bardzo dobra gra, w fajnym klimacie i ma bardzo fajną mechanikę dotyczącą zabawy perspektywy, światła, cienia. Nie grałem w tą grę. Nie wiem, jak znacie, możecie napisać tutaj komentarz, czy ktoś zna tą grę. To jesteśmy my. Mamy zajebiście długie nogi. Jesteśmy strasznie wysoką kobitą. Interact. Możemy podchodzić do rzeczy i interact robić. It's time for bed, Dee Dee. Go hop in bed. I'll be right in to tuck you in. Dziwnie się poruszają te postacie. Good night, Daddy. Dobranoc, tatusiu. Dobra, ona go ucałowała. My mommy's coming. You better hide, or she's gonna catch you. Aha. Okay, sweetie, night, night. I cień jest. What are you looking at? I don't think she can see you. Aha. Ona jakby, ona mówi do nas, że my jesteśmy. No sneaking out this time. I'll get in trouble. I promise. That's my good girl. No dobra. Is daddy ever coming back? I don't know, honey. Maybe someday when he's ready. But don't you worry. Mommy always comes back. I'll be home before you even wake up. Mama zawsze wróci. Ale dobra, czegoś nie rozumiemy. Czemu jej nie było widać, a widać było jej cień? Co ona robi? Ona chce już uciekać? John Didi to the rooftop. Dobra. Idziemy, jump. Bożeż ty mój. Gdzie ona jest? Tu. Somebody moved the ash cart. Look. I know. You could go down there and move the ash cart, and I could jump down. No dobra. Like here. Aha. So you can go over there and be a shadow person. No dobra. Aha, ja się zmieniam w cień. Dobra. Niestety ty tak nie potrafisz. No, to już to robimy. Skacz! I wonder who moved it. Do you think it was mommy? She got really mad at me the last time I snuck out. Where did you go for so long? I haven't seen you in 3 weeks. I really wish you had been at my birthday. Daddy missed my birthday. Now we go this way. Follow me. No. Follow me. Oh, I think you're too big. I think that goes all the way through to the other street. If I move this cart, you could walk up to Shadow, couldn't you? Dobra, więc teraz będziemy mieli zmianę. Chodzi pewnie o to, że musimy stworzyć swoją ścieżkę, czyli ona, jak widzicie... O, muszę wejść tędy. Oho. Dobra. I ona... A co z tą dziewczynką? Ta dziewczynka ma przewalone, bo ona musi się normalnie wspinać. Okej, okay, a my się tu po prostu... 1 of 10 lumen, dobra. Ja mogę iść tędy. Oho, reminder, the next suffers shift. O kurde, co tu się dzieje? Ty, ale fajne, patrzcie, lampa, która świeci się przez to koło. I szprychy daje taki cień. Oczywiście to jest niemożliwe, żeby aż taki był, ale... Mhm.
Chyba tutaj musimy to zrobić. Musimy wejść do góry. Okej. No, wzięliśmy. Czy jesteśmy w stanie iść gdzieś dalej? Nie, raczej nie bardzo. O, muza! They haven't started the show yet. You missed the dancers. They were so beautiful. I want to be a dancer when I grow up. Ona chce zostać tancerką, kiedy dorośnie. Did you always want to be an acrobat? Come on, let's go in. W sumie my nic nie mówimy. My jesteśmy postacią, w sumie jakby w jej myślach może my istniejemy tylko i wyłącznie. A, co, okej? Okay? O. Turn on the spotlight, czyli musimy włączyć reflektory. Tridance, tricool. Tancereczka. Będzie show jakieś. Help a girl out here. We can't play in the dark. Dobra, musimy jeszcze włączyć chyba. Aha. I musimy tutaj jeszcze włączyć. A, ona jest tam. Tam jest bend jakiś, okej. No to ten reflektor też drugi. Czyli oni grają, oni są cienie. A, tu jest saksofon. To wszystko się dzieje w mojej głowie, czyli nawet nie w grze. Oh, hey, one's on the fritz. Hey, Sparky, could you do something about that one too? Dobra, oni chcą jakiegoś Drinasa. To gdzie ja mam iść do góry? Repair the spotlight. A, czyli jakiś reflektor dupnął, który jest u góry. Okej, okay, ja go naprawię, tylko ja muszę jakoś się tam dostać. Może jakimiś schodami? Nie, tędy nie. Czek. Nie wiem gdzie. Młoda, co mam zrobić, powiedz mi. Aha! Cienie. Jezu, to tego nie wymyśliłem, że po cieniu można przejść. Przepraszam. Jeszcze się nie wkręciłem w tą grę na tyle dobrze, żeby o tym myśleć standardowo. Ale lachon, co? Na fortepianie. Lipka, co? Chłopaki! Napijmy się kawy. Ale mu pałeczkę wzięła. Lala, uła, wiła. Schowała. O Jezu, ale ona ma bufet. Co tam się dzieje?
Widzicie? Takie kiedyś były tańce, takie były śpiewy kiedyś, a nie laska, kurde, dupskim trzęsie. Tu się wszystko, wiesz. Muzyka, kobiecość, to jest, o, widzisz, pa, siup. Merli. No i to mi się podoba, właśnie mi się bardzo te występy zawsze, te kobiece, takie, taki ten klimacik troszkę taki z tych lat gangsterskich, jak jest w filmach pokazywane, że jest zawsze jakaś taka artystka, piosenkarka, elegancka, w akompaniamencie fortepianu. Dobra, kłócą się o jakiś deal. I gotta get back on stage. Business. I'm staying at the Excelsior. But you think you're just gonna jitterbug your way back into our lives with a lot of sweet talk? It's gonna be better this time, babe. You're gonna see how much better it can be. Dobra, moi drodzy, to jest gangster jakiś. Dokładnie. To jest jakiś gangster, który ma tą laskę i mnie się chyba nie podoba to życie gangsterskie tego chłopa. Siema w ogóle, rozpędzik. No i ale to po co? To po co se takich chłopów pobrały te baby? Ja nie wiem, to jest... No bo liczyły na to, że całe życie będą faceci zarabiać zajebiste pieniądze i mimo, że zarabiają to na nielegalnych rzeczach, to nikt się o tym nie dowie i będzie... I nigdy nie wpadną. I nigdy nie wpadną. Mommy said daddy left us, but that's not true, is it? She kicked him out. Dokładnie. Nie, no to kobietom imponuje takie, nie, wiesz. Pieniądz, jakaś władza. Dup. That's the amazing Vincenzo. He's a world famous illusionist. What's daddy doing with him? No bo ja jestem bardzo wpływowy, rozpęd. No, dlatego Patty jest z Dawidem z miłości, na pewno nie dla hajsu. Aha, że... Czekaj, nie rozumiem. W sensie... Czekaj, bo ja nie wiem, czy ty chcesz być śmieszny, uszczypliwy, albo ogólnie uczysz się stand-upu. Nie... Musisz markować żarty. KW pisać na końcu. Come on, Vincenzo, it's just some film footage of your act. Why can't you let me borrow it just overnight? Because it is my new act and it's top secret, which is why my agent has it safely locked in his office upstairs. I just want to show it to my investors. They want to know you better. Biedak. Mr. Fenris, wcale nie mam jakiegoś my illusion act for the King of England. Ani aktorem filmów dla dorosłych nie jestem. There are untouchables in India who tell stories of the amazing. Ani milionerem. To musi być miłość. Show me, they're not in show business. You think I can't pay you? Look at this suit. I'm staying at the Excelsior Hotel. I've asked around about you, Mr. Fenris. People tell me not to trust you. And I've asked around about you, Mr. Amazing. You're not as flush as you look. You got a few debts. Which is why I think you'll perform at the opening night of my circus. You dare accuse me? Look, I made a beautiful poster. Now I just need to borrow your film reel. Until I see some earnest money from you, I'm damned if I will lend you the time of day. All right. I'll get you a check. Cash. Cash, don't worry. I'll call you tomorrow. It's been such a pleasure meeting with you. Thanks for the drink. Wiesz, paczka dzisiaj mi przyjdzie. Może to Corsair z 4-miesięcznym opóźnieniem. Dowiemy się. Ale fajne. Ta na 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 na. Siup.
Kiedyś to były gry. Kurde, zajebista. A wiecie, że ta gra ma 10 lat chyba? To nie jest super nowość. A ona spokojnie by mogła teraz wyjść i by była dalej innowacyjna. To już jest retro. To co tu się dzieje, tego nie rozumiem troszeczkę. Jakby dalej nie wiemy, o co tu kaman. W sensie to wszystko jest jakby sen, tak? Jakiejś dziewczynki. Bo to jest niemożliwe, żeby wiecie, no to jest takie pomieszanie światów. Czekaj, a co to jest? That's my good girl. Aha. Mommy. Is daddy ever coming back? I don't know, honey. Maybe someday when he's ready. But don't you worry. Mommy. Czy tata kiedyś wróci? I'll be home before you even wake up. Get some nice sleep. Tak to jest. Tata kiedyś wróci. Co to się tam dzieje? Daddy's gonna get into trouble without that movie reel. We have to get it for him. Dobra, to już było. A jeszcze trzeba iść na drugą stronę, tak? No ale to tam... Nie, tego nie zrobimy tak. Nie. Tam raczej nic... Dobra, uspokój się. A, czyli teraz jesteśmy po tej stronie, dobra. Uwaga. Reflektor. Kabaret. O kurwa. Tego się nie spodziewałem. Czemu sobie się wahałem, że raz mam 500, raz 600? Bo nie wiem, czy wiesz, Lesiua, ale sub trwa miesiąc, gdy kupisz. I po miesiącu on spada, nie ma go. Więc jest to chyba logiczne, że raz jest więcej, raz jest mniej. A, sub nie jest do końca świata, no. Okazuje się, że nie. Find the film reel in the jazz bar. Film reel. Co to jest reel film? To jest krążek, szpula filmowa, czy jak to mam nazwać? Rolka. Dokładnie. Tutaj nie można. A. Bring the reel to the cinema, moi drodzy. Muszę przynieść rolkę do kina. Thank goodness. Now we
have to get the movie tonight. I think he's going to the cinema to meet his friends. Do kogo ty gadasz? Mr. Fenris, I have performed for the king of the universe. Tu? There are monkeys who know about the amazing Vincenzo. If your investors haven't heard about me, they're stupid. Oh no, there's no way to get across. I know. If we could get the spotlight working, then I could track you with it. But it's out of power. We need some luminates. Do you have any? No, mam. Mam 5 zebranych. Do you have any? No, mam. Ten wygląd postaci przypomina mi z Sin City Damulkę wartą grzechu. Znaczy, a czemu tak ci się przypomina? Bo co? Bo ma... No, nie wiem. Bo jest szczupła i ma cycki, a jakby nie miała cycków, to co? To by już nie była warta grzechu. Czy mam esse? Chłopie, boomerskie słowo roku powinno być. Jakie by może być boomerskie słowo roku? Powiedzcie mi. Na przykład kiedyś to było, albo kiedyś to były gry. Co? Jeszcze raz. Help Didi across the gap. Hey, wait for me. Ale czy może ktoś zobaczyć na How Long to Beat, ile ta gra, na ile czasu jest ta gra? W sensie na ile godzin? Review. Dobra, ona do kina chce iść. Zamknięte. Oh wait. Think I can just I told you I was good at fixing things. 3,5. A to może się przejdzie całą. Fajna gra. Znaczy dziś nie przejdziemy jej całej. Dziś ją jakby no gramy póki co, tak? Ale ogólnie żeby ją przejść, żeby jej nie. Kurde, coś dzwoni, kurier chyba. Co się stało? Jakiś achievement? Co się stało? Dobra, przepraszam, bo kurier. Co to jest? Aha. Mhm. Okej. I? A nie, to już jest. Oraz tu. To trzeba przejść pewnie z jednej strony na drugą. Tym nie ruszamy, tak? Tym nie ruszamy. Find a way. Dobra. I tu musimy iść gdzieś do góry za chwileczkę. Czekajcie. To chyba nie to. Aha, no tak. Ale czekajcie, bo kurier. Już.
Co to za... Co to za rzecz? Poczekajcie sekundę. Dobra, słuchajcie, jesteśmy, sorry, bo musiałem tutaj przerwę zrobić. Okej, kontynuujemy. Uwaga. Teraz tak. No trzeba by było tak zrobić, żeby można było wejść. Ja proponuję coś takiego. Czyli tu. Ale nie da się tutaj wejść. Dobra. Co świeci w ogóle? Co tu jest źródłem światła? Tak po prostu. A jakby ich można było po prostu zmienić? No nie wiem, że na przykład ten chłopek tu by był. Na przykład coś takiego. O. I ten na przykład by był tu. O, coś takiego. I ta duża by tam była tu. Big Baba tak zwana, Big Buba. Oho, coś takiego, zobaczymy. O, no Sferatu, no. Zaraz zobaczymy, co tutaj jest. O, coś tam znaleźliśmy. Okej, okay. Na szczęście można przejść dookoła, także to nie miało znaczenia, którędy żeśmy wyszli. Może trzeba... Nie, shift in. O kurde, tego bym się nie spodziewał, że tak mogę zrobić. Dobra, idziemy niżej. Tu jest jakiś pokaz. What are you doing here? You're not supposed to be out this late. Where's your mom? Did mommy really kick you out? Were you spying on us at the cabaret? To jest ojciec? That's my plan. I've got to convince your mother. Aha. No, I snuck out. Oh boy, you're growing up fast. You used to be scared of the dark. But did she really kick you out? Well, yeah, kinda. At the time, I wasn't being very good to her, so I guess I had it coming. I missed you so much. I missed you too, honey. But I'm gonna come back home. I'm putting together a circus, see? It's gonna pay for everything. And you know who it's gonna star? The amazing Vincenzo. Vincenzo. What snooping around have you been doing? Yeah, it's gonna star the amazing Vincenzo. He's good, huh? Look, you're really not supposed to be out this late. I'm gonna take you home. I brought you the milk. Shh, shh, shh. But... Shh. I got a couple of investors coming here, and they don't like kids much. I need you to run home by yourself, okay? But I brought you... Dee Dee, you have to get out of here. I won't tell Mom you snuck out. Okay, go. Hey, Carmine, Silvio. He doesn't have the movie to show them. His name is Salvio, so why are we here? Salvio, yeah, what did I say? I got great news. Vincenzo is in. You have to show them the movie. You got him? You're sure? Sure, I'm sure. He's gonna play opening night. Really bring in the crowds. Nie ma so that's why you brought us here, huh? You're gonna show us his act? Yeah, yeah, except the projector's broken. Because if you don't got him, your circus is gonna flop and you're not gonna be able to pay us back. And then I'm gonna have to break your arms and then we see how well you swim. Look, I'm gonna need just a little more money to finalize things with Vincenzo. Are you kidding me? What'd you spend our money on that suit? Listen, it's all gonna come back to you. Show them the movie! Show them the movie! Get the real, the big... Dobra. Musimy to zobaczyć. Big screen, moi drodzy. Pokaż im movie, pokaż im movie. Tu? Masz, muszę im pokazać film. O, widzicie? Check this out. Geez, he is amazing. I told you I got him. Okay, let's go get your money. Thanks a bunch. Look, why don't I swing by tomorrow, pick it up? Relax. Let's go have a drink, huh? Pobili go. Fix that finger right up. I can't. I gotta go meet someone. Pobili go, a teraz już co mi się napić, no. Elegancko. Real ripe tomato. You wanna go meet Johnny's tomato, Sal? I like a ripe tomato. That tomato's my wife. Always wanted to meet the wife.
We'll play canasta. Just the four of us. Okay, but... He's not asking, Johnny. He's telling. You're gonna hurt my mom. You broke my finger! Aha! Nie można wejść do góry. Czekaj, czekaj. Dobra, czaj, o co chodzi. Ale jak to zrobię tak? O to chodzi, czy nie? Okej. Momencik. To trzeba zrobić czasowe. To trzeba zrobić czasowe. Chyba o to chodzi tu, czy nie? To nie. Trzeba jeszcze zrobić inaczej. Dobra, jeszcze to, to. Idźmy w tam, w tą mańkę. Idziemy tutaj w ten kierunek. Tutaj to rozwaliłem. Tu jest to, tu nie da się przejść. Tu to rozwaliliśmy. No to dobra, no to to trzeba zrobić. Trzeba tu przejść. Nie można tego zrobić w żaden sposób. Mogę to złożyć. Ale jak złożę, to co to daje? Aha, i... Dobra, to już wiem, co to daje. Dobra, no to tak, no okej. Raz i dwa. No dobra, no to to już wiemy. Tylko to trzeba z opóźnieniem zrobić. Że trzeba pierw to zrobić. Moment, moment. Tamten musi się później rozłożyć. Czyli ten pierwszy. I ten drugi. Dobra. No ale... A, minimalnie. Dobra, jeszcze raz. Ten pierwszy. I ten drugi. Dobra. O! O to, 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 to. Dobra. Proszę bardzo. I co dalej? Tam dalej do góry nie trzeba chyba iść. Tędy możemy iść, koniec. Dobra. Idziemy tędy. Go to the Excelsior Hotel. Dobra, gdzie jest ten Excelsior Hotel? Gdzie on był? Trzeba było wrócić? Excelsior, przepraszam, Excelsior Hotel, Excelsior. Excelsior tutaj. Biegniemy. Muzyczka sobie gra. Ratatatata. She was getting pretty loud in there. See? You meet a guy's wife, now he's got a whole new reason to make good. How come you know so much? 'Cause my ma used to smack me every time I didn't know. I should try that with my kids. Sha-la-la-la-la, riki-tiki-tak, jeśli masz ochotę, daj mi jakiś znak. I can't get in! The door is locked! I need your help! I need your help! Na piąte
piętro trzeba iść. Chyba nie tak to miało wyglądać. To chyba nie tak. Tutaj to wygląda dosyć ciekawie z tym cieniem. Tu? Znajdźka to jest jakaś. No jakaś tam znajdźka, tak? Jakbyśmy chcieli jakoś fabularnie tutaj się dopełnić. A co to robi? A może to trzeba tu dać do środka? Oj, chyba o to chodziło. Aha, bo ja mogę się wspinać, ja nie wiedziałem o tym. No dobra, oj. Nie wiedziałem, że nasza dziewczyna potrafi takie bajery robić. Dobra. Tutaj winda teraz może jechać wyżej. Nie, nie otwiera się. A, czekajcie, coś tu było. Shift in, tu wejdziemy. No ale z shiftem tu nie wejdziemy nic. Tu też chyba z shiftem nic. Tu są jakieś takie... Aha, to góra-dół, tak? Dobra. Czyli co, jakbym tu dał niżej, tu dał troszkę wyżej. O, coś takiego. Tylko teraz jest pytanie... No właśnie, troszkę niżej jeszcze. Okej. A, super. Idziemy wyżej. Jesteśmy na kolejnym piętrze. Jedzie to sobie do góry. Nie, to jest jakiś tam alarm, włączyłem. Kolejne do góry. Aha. Też to, że winda jedzie do góry czy na dół, powoduje odpowiedni cień. Że się zmniejsza bądź zwiększa, więc to też jest bardzo ważne. Bo ono jakoś reguluje tym... Dobra, poczekajcie. Ciekawe to jest. Jak tam podejść do tego tematu? No bo teraz jak to zrobimy niżej... Aha, to niektóre cienie idą do góry, dobra. I teraz tu się pojawiły cienie nowe, dobra, widzę. Okej, widzę. Będę się oddał dzisiaj Game Awards o 1:30 w nocy. Chyba nie, wiesz, znaczy... Chciałem bardzo, ale mam jutro... O kurwa mać. No to żebym teraz zasrał się. Moment, chyba że da się tędy wejść. Chciałem bardzo, natomiast ja muszę, słuchaj, do lekarza jutro wcześnie wstać. Muszę być wypoczęty, bo jadę do dwóch lekarzy, wiesz, na pobór krwi. Na rezonans. Więc muszę ogarnięty trochę być. Maybe you could sneak in through a window or something. Czy na coś chorujesz? To, znaczy mam swoje jakieś, wiesz, tam różne problemy ze zdrowiem, ale po prostu pod koniec roku mam zaplanowane, bo to z lekarzem tam rozmawiałem. Miałem już USG, tam muszę pobór krwi sobie zrobić. Po prostu regularnie muszę się tam badać na różne rzeczy. Znaczy, wiesz, ja też jestem... Mój tata na przykład zmarł na nowotwór, ale też ogólnie w mojej rodzinie często, więc jakby jestem też w grupie ryzyka, dlatego ja muszę co jakiś czas jakieś tam badania sobie powtarzać, nie? Żeby się tam upewnić, że jest wszystko okej. Więc jakieś tam sobie robię, nie? Why do you have to come back, Johnny? I want to come home, Kat. And you got another pot of gold at the end of the rainbow? That's the past, Kat. I've changed. Oh yeah? You get religion? Mm-hmm. I got lonely. Wiem, doktor, będziemy oglądać.
Już sobie zrobiłem popcorn. Poczekajcie, bo tutaj... Aha. Patrzcie, jaka laseczka. Aj, tu źle. Czekajcie, bo to trzeba zrobić. To musi być poprawnie zrobione. Moment. No. Może trzeba pod między nogę to dać. Okej. Prequel podkreślenie sequel jest szefem od 31 miesięcy. Matko Bosko, 31 lat minęło jak jeden dzień. Never's a big word. Feels like I heard it before. This time you're gonna be nothing but proud of me. Look at this hotel suite. I got investors. The ones you just left? Yeah, I'm real proud. They're the ones who broke your finger? This? It's nothing. Kurde, nie wiem jak to zrobić. Na door, na car door. No dobra, dziękuję bardzo prequel, sequel za 37 miesięcy. Poczekajcie chwilę. Na buta wejść, ale ona jak go podnosi, to muszę wejść. Wiem. Poczekajcie chwileczkę. Dobra, teraz. Aj, no i... To nie jest takie hop siup, tralalala, no. Why'd you have to come back, Johnny? I wanna come home, Kat. Aha! Gold at the end of the rainbow. That's the past, Kat. I've changed. Oh yeah? A, i znowu, i ona to wzięła, dobra. To ja muszę wstać na to, na papierosa muszę wstać, dobra. Never's a big word. Feels like I heard Remember it before. Remember the horse doctor? This time you're gonna be nothing but proud. Look at this hotel suite. I got investors. The ones you just and left? The bar we bought. Yeah, where your I'm friends real didn't proud. Have to pay, and everyone They're the ones was who broke your friend. Finger. Well, you gotta call the police. Ty, no I co powiecie? You don't believe a word you're saying. I know, cause I can read your mind like a highway sign. No, Johnny, not again. You're a carousel of broken dreams. You keep coming around and around. No one is ever gonna love you like I do, kiddo. Get back! Don't try and kiss me, Johnny. I'll lose my mind. You gonna shoot me? Ah, go ahead and shoot. I got two holes in me where you and Dee Dee used to be. Put another one in there. Finish me off. What do you want with Dee Dee? You're not even her real father. What, you think Vincenzo's real? All he ever gave Dee Dee was her cute little nose. Yeah, maybe I'm not her real father, but I'm the one that showed her how to tie her shoes. I'm the one that put her to bed when you had to stay out late. You took her to see his show. Did he change his mind? He doesn't want to be her father. He doesn't want to be anybody. I hate you. Jesus, yeah. God, what are you doing? Mommy, stop. What are you doing? Nothing. Mommy and Daddy were having a little fight. It's not a real gun. It's just a toy. No, to strzel do taty. Jak to jest zabawka. Mommy, are you gonna let Daddy come home? Daddy. Please? Please let Daddy come home. He's in pretty deep with some bad people, Dee Dee. Maybe he should make good with them first. Right, Johnny? Maybe I'm no good without my family. Maybe I need my family to make good. Johnny. Yeah! Daddy needs us! If this is another train wreck, it's not just gonna be you and the train this time. I'm not gonna let it wreck this time. I promise. I've missed you so much. Yay! No. Daddy's coming home! Na pewno. But... He's not my real daddy, is he? Ta. Na pewno, tata do domu wraca. Ta. Did you know the circus is in town? It's Daddy's circus. He says it's gonna be the biggest thing ever. Except he always says stuff like that, and then something goes wrong. And Vincenzo's my real daddy. We have to go talk to him. Okay. Dobra, ty, co tu się dzieje? Interact. To są kolekcjonerskie rzeczy. To jest gramofon. No. They're so happy. There aren't any pictures of the bad times. These are in the basement. She only takes them out when Daddy's living with us. You know, in stories where the little girl is really a princess and her parents aren't really her parents? Does she still get to see them? The family life.
Bardzo fajny jest podkład muzyczny tutaj, ten główny motyw muzyczny w tej grze. Bardzo przyjemny. Oh no! It's an eviction notice. Daddy says he's gonna pay all the bills when the circus is a big hit. Come on, I want to go find Vincenzo. To są jakieś kolekcjonerskie rzeczy. I don't think they'll hold you. You'll have to go through shadows. Mhm. Aha, to już wiem, że będę musiał skakać pomiędzy cieniem a tym. To będzie takie popieprzone. Patrzcie. Teraz. A, dobra, jeszcze raz. Czyli muszę wskoczyć w cień. Uwaga. A, ale wskoczyłem w cień. Dobra, teraz tak, uwaga. No. O kurwa! Dlaczego? Dobrze. Jump Shadow Dash. Czekajcie. Aha, ona tutaj jest. Dobra. O, właśnie, o to chodziło. Idziemy, dziewczynko, chodź. Co oni mieszkają w kosmosie? No nie, no właśnie nie wiemy, o co jeszcze chodzi, wiesz? Jakby... Jest to jakiś taki świat, no jest to nie irracjonalne, co się tu dzieje, ale podejrzewam, że tu chodzi o wyobraźnię dziecięcą. Hey, Vincenzo. Ready for our... Albo sen, albo wyobraźnię, wiesz? What? We're sold out. You haven't paid me. I got the money. We're selling out. You'll have it before the show. Even if you do, I can't perform here. Your circus is a disaster. It's coming together. Your puppet show about the princess is missing the princess. You've lost your hot air balloon. And where did you get that pirate ship? It is a broken down piece of junk. Come on, Vincenzo. It's opening day. There's always a few wrinkles to iron out. Look, I'll get it all fixed. No problem. Consider it done. All right, but don't think that I will be some sort of shiny bauble that lures people into your scrapyard. He's so mean. I'll get it fixed, I promise. Or I'm a dead man. I'm worried about Daddy. He always says it's okay, but those gangsters really hurt him. We have to fix the circus, so Daddy will be safe. Mm-hmm. Daddy will be safe. Come on, it's this way. Dobra, ale ogólnie tutaj to trzeba jakoś zapisać tą grę. Poczekajcie chwilę. Left in level 15. Dobra, teraz tak. Restart from last save. Back to the title. Dobra, wracam. I zobaczymy, czy to, jak to się save'uje w tej grze. W ogóle super jest ta nuta. Na, na, na. Udara, udarira. Uleli. Na, 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 na. I teraz sprawdzimy, uwaga, Resume Games. Dobra, więc jesteśmy dokładnie w tym miejscu. Super, dobra, to ja oficjalnie kończę tutaj pierwszy odcinek taki, żeby to było proporcjowane na archiwum. I super jest ta gra, kurde, no to dziękuję tu Buttercartowi, że mi powiedział o tej grze, bo w sumie jakoś minąłem ją. A jeszcze jakby tak patrzeć jeszcze, jeżeli chodzi o tą giereczkę, nie, to kiedy ona wyszła i tak dalej, to patrzcie. A w ogóle kto to stworzył? Compulsion Games, Director, Provost, Elliot, Derek, dobra, jakieś takie angielskie, ale... mamy informację, że wyszła na 10 lat temu, prawie 9. No, a w ogóle kto był producentem? Kto jest? Aha, oni tutaj nie zrobili. Producent. To już jakby nie ma tego. To już jakby tego studia nie ma. Aha. No fajnie. Okej, okay, ale wydawcą jest na przykład wydawca Plague Tale'ów.
albo Divinity, jakichś innych rzeczy. No dobra, przejdziemy sobie tą giereczkę. Ona jest na kilka razy, znaczy na kilka godzin, nie? Na 3-4 godzinki. Pozdrawiam. Dajcie znać w komentarzu, jak oglądaliście do końca, czy kojarzycie tą grę i czy wam się podoba. Pa, pa.